Cześć, witajcie z tej strony Mikalo, witam was w kolejnym odcinku z Blogstorped, a w dzisiejszym odcinku poprzedzimy sobie parkoury Noob kontra Pro na BSP i jest mi teraz ogromnie smutno, ponieważ tutaj przed chwilą w tym dokładnie miejscu stała jakaś podróbka, jakiś Mikalo 2.6 i mi jest teraz smutno, bo akurat jak chciałem nagrać, to właśnie zniknął. Co? Ja może się oddałam i zostawcie w tym czasie lajka. Zobaczymy, kto z was jest noobem, a kto jest pro. Jeżeli jesteś noobem, to zostaw lajka. Jeżeli jesteś pro, zostaw lajka. Jeżeli jesteś normalny, to też zostaw lajka. Dzisiaj chyba nie mam szczęścia w kole fortuny, co ja robię, nie no, od ostatniego czasu ja po prostu nic kompletnie nie trafiam, to jest jakiś żart, nie wiem, to jest jakieś ukartowane, no 5 biletów, no ale 5 biletów to jest nic, prawie, no co ja z tego skupię, kupię jedynie, no nic nie kupię, więc przechlapane. Co? Do widzenia, żegnam panią. Gonią, nie, ja uciekam, do widzenia. To jest to właśnie ten parkour noob versus pro i ma ocenę niemożliwą i ludzie przejdą to w 5 minut, 7 minut, co to jest w ogóle za czas? Nie kumam totalnie, dlaczego ten parkour jest tak długo przechodzony przez ludzi, dlatego musimy to sprawdzić w tym właśnie momencie. Musimy tutaj przez te taśmo ciągi, o nie, to jest bardzo wolno, ale patrzcie, tu mogę sobie skróta zrobić właśnie, po co ja mam tu jakiś, nie wiem, po co ja to mam robić, skoro mogę od razu tak pójść, dobra, tutaj mamy smołę, więc sobie tutaj na spokojnie przyjdziemy, na spokojnie. Dobrze, jak jeszcze nie subujesz tego kanału, to możesz zostawić suba w tym właśnie momencie, zobaczymy, ale raczej subujesz ten kanał, a jak nie, no to lepiej to zmienić, mordeczko, no warto. To jest prosty poziom, tu nie ma nic trudnego, naprawdę, mogłem nawet tyle skutów zrobić. Mamy kryształ, więc lecimy teraz średnim poziomem i wytyfy, no ludzie przejdą to w 5-6 minut, a ja już jestem na poziomie średnim, więc myślałem, że to będzie coś dłuższego, a tu jednak nie, chyba, że będzie niemożliwa część parkura będzie i będzie to mega ciężkie, ale nie wiem, zobaczymy. Wow, co to za skoki? Ej, to jest niby średnie? Ej, nie powiedziałbym, że to jest taki normal parkour, bo to naprawdę, kurde, oj, dobra, aj, dobra, pięknie, udało się. Jejciu, to jest ciężkie, mi oczy tu normalnie bolą od tej podłogi, to jest normalnie hicior. Uciekamy, a to jest tak... Co? Tam był magnez? Ej, nie spodziewałem się kompletnie magnezu, ja myślałem, że to będzie zwyczajne, a tamtego, dobra, widzowie, ja se zrobię tutaj ominę, nie chce mi się trochę, sorry, nie chce mi się, pewnie będzie uleczałka potem i wszystko nadrobię z tymi serduszkami. Chyba muszę tak, nie, no, muszę jakoś w lewo tam skoczyć, nie od razu naprzód, ale to jest mega ciężkie, ej. Oj, może być problem z tym jednym HP, może być wielki problem, Jezu, nie no. Zrobimy skróta, o właśnie, no. I teraz będziemy musieli jakoś... Nie no, to jest żart. Muszę przejść ten parkour, bo jestem mega ciekawy, dlaczego ludzie przejdą go 5 minut. Chcę się dowiedzieć, chcę doznać tutaj prawdy. Dlaczego? Ja jestem mega ciekawski i zaciekawiony tą informacją, do tego ja chcę wiedzieć. Tego się nie da, no nie da się tam skoczyć w ogóle. No mimo, że smoła tam nie działa, to i tak czy siak nie mogę tam przeskoczyć. Więc jakby, no, czego ode mnie oczekuje ta osoba? Ja nie wiem, co ja... Jest widowa, a nie, to czarna. Co? Czarna kicia tak przeskoczyła normalnie? Nie gadaj. Co? Aha, a ja się tak trudziłem. Nie mogę, no to jest żart jakiś, no nie wierzę. Myślałem, to będzie jakieś trudne. A to ja jestem po prostu noobem dzisiaj i coś mi nie wychodzi. Ja się boję. Jeden błędny ruch i po mnie, bo tu jest lawa dużo i są te taśmociągi, które nie są za bardzo... Nie są za bardzo takie, wiecie, przyjemne do przechodzenia. Jezu, ale to jest ciężkie, to jest długo. Może dlatego ludzie sprzedzą to tak. O nie, ta osoba tu zginęła. Ja na szczęście tutaj tego nie zrobiłem, tego co ona. Więc jest koks, jest kozacko. I pyk, no i pięknie, udało się. I to jest ten niby hardkorowy parkour. O co, ej, ale tu fajnie wygląda. Ej, fajne te skoki, lol, pierwszy raz w życiu widzę taki skok i... No i spodziewałem się tego, że mi to nie wyjdzie. Dobra, zrobimy sobie skróta i walniemy od razu tutaj glebę. Czy nie glebę, ja tu wszystko dam radę. O nie, na jeden kloczek tu wszystko. O nie, no co ty sweetowa tam robisz, co tam wycinasz? Trzeba tak, tam tutaj trzeba tak, wiesz. Wow, o kurde, ale oczopląc, no. Muszę jakoś takiej ładnie, o właśnie, w ten sposób. I teraz tutaj, dobra. Co?
chyba. A, dobra, takie skoczki. O kurde, ale skoczki takie, skoczki dymne. Pierwszy raz widzę, jak takie coś jest, ale spoko, fajne, fajne. Nie, no to jest ciężkie. Mnie już bolą oczy od tego, widzowie. I to nie jest, to nie są przelewki, to nie są przelewki. Sweetowa, sweetowa, razem damy radę, poradzimy sobie. Ciak. Nie, 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 nie wierzę, nie, nie wierzę. Okej, no nie, no nie, no nie wierzę, co ja robię. Sweetowa, nie, jak? No chyba hicior. No tu jest niemożliwy skok, tu jest za daleko. Tu jest za daleko, widzowie, nie da, nie bawi się w tak. Jest, 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 udało się, zrobiłem to, widzowie. O mój Boże, dobra, teraz, teraz chyba to są spokojne skoczki, wystarczy, żeby tak, tak, tak. Oho, dobra, dalsza część, o nie, mam troszeczkę mało HP, a tu mamy dużo lawy, dobra, nie, dobra, będzie git, okej. Tutaj po rancikach, tutaj nie wiem po co się uleczę, też się uleczę, bo lepiej mieć pełne HP i co, nie, wy sobie, nie, to są żarty. To są ogromne żarty, ile tu cierpienia jest, Jezu, ten parkour to po prostu test na cierpienie Mikalo, nie, widzowie, próbujcie po tym odcinku parkour ten przejść, jak przejdziecie ten parkour, to uznam, że jesteście pro, bo tutaj naprawdę, nie, chyba, czy tutaj Sweetowa zginęła właśnie, to bardzo źle, że ona to zginęła, nie, nie gadaj, jak ja tutaj nie mogę zginąć, ja muszę na tym odcinku to ten parkour przejść. Jezus, 5 minut ten parkour przechodzę. Nie no, dam radę, ja jestem tutaj na spokojnie. Jezus, dobra, ostatnia prosta i pyk, dobra, pięknie. Teraz tu mamy jakiś dziwny tunel, bardzo podejrzany. O co chodzi? Dobra, teraz do góry. Jest, jeden parkour, 5 minut 30, o mój Boże. Zobaczmy już przyjaciela, który jestem. Może tak sprawdzimy sobie, o, rekord dnia, 2 minuty. No, a mi całkiem poszło nieźle. Tutaj lista o wiele ode mnie lepsza, ale na drugim miejscu ze znajomych, no to całkiem dobry wynik. Nie jest źle, mogło być o wiele gorzej. To jakiś Ridge Beach pieszek. O, tu czarne kicia, z którą chyba przechodziliśmy parkury. Ogólnie jest bardzo smutna informacja, a dosłownie taka. No, że Kamnox jest bardzo do mnie zbliżony. No, patrzcie, już niecałe 800 tysięcy brakuje i mnie wyprzedzi, więc nie wiem co z tym zrobić, no smutno. A na dodatek jakaś osoba Delphi21 mnie wyprzedziła, nie wiem jakim cudem, ale no gratulacje, udało ci się. Teraz czas na Kamloxa najwidoczniej. No i co widzowie, no tak, Mikalo in the Nexus. Dziękuję wam za oglądanie tego filmiku, jak wam się podobało to jeszcze lajka. I widzimy się w kolejnych odcinkach, także bajo jajo.